boom, 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 boom. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Kuchnia. Jak Państwo widzą, dzisiaj w troszeczkę powiększonym składzie zapraszam Państwa do udziału w takim jako publiczność w konkursie. Dzisiaj w odcinku gościmy 5 osób ze szkoły w Boninie. Z jakiej to szkoły? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Wincentego Witosa. Jak Państwo widzą tutaj na banerze, młodzież bierze udział w projekcie, który kształci i podnosi kwalifikacje uczniów w przeróżnym zakresie. Nas poproszono, restaurację Viva Italia, żebyśmy mogli tutaj wspomóc kulinarnie, przeszkolić w zakresie gotowania i konkretnie właśnie chodziło o kuchnię włoską. Mogłybyście się dziewczyny przedstawić? Emilia Zabuda, jestem ze szkoły w Boninie. A która klasa? Pierwsza żywieniówka. Dziękuję. Kluj Dominika, klasa pierwsza rzet. I Ewa? Ewa Modlińska, klasa pierwsza rzet. Bardzo dziękuję. Dziewczyny przed całym programem otrzymały produkty do wyboru, głównie właśnie z kuchni włoskiej i dostały produkt klucz, którym jest pierś z kurczaka, filet z kurczaka. I dziewczyny mają za zadanie przygotować dzisiaj właśnie 3 propozycje, wymyślone tylko i wyłącznie przez siebie. W sumie oprócz dziewczyn jeszcze mamy 2 kolegów, którzy się pojawią ze swoimi daniami w drugiej części programu. Również te 5 osób raz, że bierze udział we wspomnianym projekcie, jednocześnie biorą udział w takim konkursie. To danie, które według jury tutaj z całej ekipy Vivy Italii, która aktualnie jest na planie, będziemy mogli wszyscy skosztować tych dań i wybierzemy jedno, które już dzisiaj wieczorem Państwo będą mogli spróbować. Myślę, że to jest dosyć fajna przygoda. Prosimy o wyrozumiałość za wszelkie potknięcia na planie, bo to jest chyba pierwszy raz udział młodzieży tutaj u nas w telewizji, w programie Kuchnia. Prosiłbym, żebyście dziewczyny po kolei powiedziały, co będziecie robić. Filet z kurczaka nadziewany szpinakiem i suszonymi pomidorami. I suszonymi pomidorami podane na rukoli. Na rukoli, tak. Dosyć ambitny przepis. Dominika? Filet z kurczaka w sosie śmietanowo-serowym z bazylią i brokułami. Brokułami. Bazylia w formie pesto. Już niejednokrotnie Państwu mówiliśmy, jak się robi pesto, czyli bazylia, orzeszki pini i oliwa z oliwek. A Ewa? Filet z kurczaka z makaronem tagliatelle i sosem pomidorowym. Także jak Państwo widzą, bardzo ambitne przepisy, no i nie ukrywam, że bardzo takie włoskie. Dobrze dziewczyny, zaczynamy. Pierś z kurczaka została wcześniej już zamarynowana w soli i w świeżo mielonym pieprzu z odrobiną czosnku. Się dziewczyny mocno wzięły za pracę. Dania na pewno będą dobre, bo Państwo zresztą widzą, z jakich to jest produktów. Już część z Państwa również zna naszą kuchnię. One będą bardzo podobne, więc myślę, że nie będzie problemu, jeżeli któryś z tych dań będziemy mogli prowadzić wyjątkowo tylko dzisiaj w naszą propozycję. A w międzyczasie, jak dziewczyny będą tutaj robić te dania, ja bym chciał porozmawiać, dlaczego wybrały tą, a nie inną szkołę, czy gotują w domu, bo to mnie osobiście zawsze ciekawi. Może zacznę od Emilii. Gotujesz, Emilia, w domu? Tak, gotuję. A co jest twoim takim gwoździem programu? Co najczęściej robisz w domu? Najczęściej to właśnie pierś z kurczaka przyrządzam, na przykład z ziemniakami piurę i do tego jakaś sałatka. Czyli pierś z kurczaka nie jest dla ciebie obca. A Dominika, gotujesz w domu? Tak. Tak. A co jest takim daniem, które wszyscy chętnie jedzą? A w sumie co się ugotuje, to będzie. Co się ugotuje, to będzie? Tak. A Ewa? Czasami gotuję. Czasami. A tak. Już jak gotujesz, to pewnie z pompą? No, można powiedzieć. Jeszcze mnie, nie ukrywam, trochę ciekawią wasze zainteresowania kulinarne. Czy są jakieś takie, jest jakaś specjalna narodowa kuchnia, która bardziej wam przypada do gustu, czy wolicie improwizować? Improwizować, jak najbardziej. Wolę piec. Wolę piec, a co na przykład? No zależy. Ciasta, mięsa w całości? Ciasta. To w święta wielkanocne chyba było co robić. Jest co robić.
Jak Państwo widzą, kurczaki już się smażą. Tam Emilia już nadziewa całą pierś farszem zrobionym ze szpinaku i suszonych pomidorów. Możemy zmniejszyć, dobrze. Dobra, to jest już dobry moment, żeby zacząć robić sos. Emila, podasz mi łyżkę? Już podaję. Ja podam. Proszę. Ewa tutaj podlała już delikatnie śmietaną 30% kurczaka. Teraz dodaję sos pomidorowy. To jest standardowy sos pomidorowy, doprawiony czosnkiem, oregano, solą i pieprzem. Dobra. Tutaj kurczaczek już się usmażył, czyli to jest dobry moment, żeby dodać szpinak i brokuły. Moim zdaniem jest troszkę za mało śmietany, więc podlejemy śmietaną i już możesz też tutaj dodać makaron. Brokuły wcześniej zostały zblanszowane we wrzątku z solą i z cukrem, także niedługo muszą się smażyć. Też już tutaj można podlać śmietaną według mnie. I najbardziej ambitne zadanie ma Emilia, ponieważ na bardzo małym ogniu musi obsmażyć teraz pierś ze wszystkich stron. Dania już są prawie gotowe, więc możemy zacząć już szykować. Czy na tym talerzu sobie życzyć swoje tagliatelle? Proszę bardzo. Tutaj zaraz będziesz to kończyć, tak? Co będziesz dodawać? Pesto zielone i ser. Jaki? Gorgonzola. Gorgonzola jest bardzo słony, pleśniowy ser, dojrzewający. Bardzo ma fajny, charakterystyczny smak. To jest dobry już moment, żeby chyba podawać to, co trzeba. Sprawdźmy tą pierś. No jeszcze chwilkę. Jeszcze moment, ale talerz już możemy sobie szykować, prawda? Dominika, byś mogła mi podać talerz? Przygotujemy sobie miejsce. Dziękuję. Proszę bardzo. Sprawdźmy, jak wygląda z tej strony. I ty tego kurczaka chciałaś podać na rukoli, prawda? Tak. Dobrze, to możesz układać już rukole. Nie wiem, Ewka, jak to będzie smakować. W momencie, kiedy dodajemy ser, on musi się nam lekko roztopić, ale powinien jeszcze zachować takie kawałki, żeby on był widoczny i rozpuszczał się w trakcie na talerzu. I tak naprawdę do zagotowania całości jest już gotowe. Mała dekoracja, możemy to udekorować listkiem świeżej bazylii. I to podajemy na czymś zielonym, na rozpunce może? Dobrze. Proszę, talerz. Dziękuję. Proszę, rozpunka. Tu mamy tagliatelle, tam mamy kurczaka i czekamy na kurczaka w pesto ze śmietaną i gorgonzoli. Danie, które wygrało, zobaczą Państwo zdjęcie pod koniec programu razem z całym przepisem. Najbardziej aromatyczne danie, bo tutaj jednak orzeszki pini, pesto i ta gorgonzola jest bardzo wyczuwalna. Bardzo fajnie. Kurczak w sosie śmietanowym z zielonym pesto, gorgonzolą na rozpunce też jest gotowy. I wracamy za krótką chwilę.
Witamy po krótkiej przerwie. Jak Państwo widzą, już nam się trochę oczyściło na stole i dziewczyny już tam czekają na wyniki. Teraz kolejna panów. Witam Dawida, witam Oskara. Przedstawcie się proszę, z jakich klas jesteście? Nazywam się Oskar Mitura, chodzę do drugiej klasy Technikum Żywienia w Boninie. Nazywam się Dawid Rudnik, chodzę do trzeciej klasy Turystyki Wiejskiej w Boninie. Mhm. Turystyki Wiejskiej, czyli nie do końca trochę z kulinariami związane, ale lubisz gotować? Tak, tak, lubię. Dobrze. Co panowie dzisiaj będziecie robić, Oskar? Pierś kurczaka w pomidorach z makaronem. Penne. I z bazylią. Dobra. Pierś kurczaka z makaronem tagliatelle z pesto i brukolą, rozpunką, posypane parmezanem. Mhm. Panowie mają ułatwione zadanie, bo już wcześniej widzieli, jak tutaj dziewczyny działały, także trochę już są jak weterani, widzieli, jak to wygląda z tamtej strony, także mają trochę ułatwione zadanie, co nie znaczy, że dania mogą wyjść lepsze albo gorsze. Zobaczymy. Przypominam o konkursie, w jakim tutaj młodzież dzisiaj startuje. Danie, które wygra, już dzisiaj wieczorem będzie dostępne w naszej dodatkowej karcie. Dobrze, panowie, działajcie. Pomęczę was podobnymi pytaniami jak dziewczyny. W zakresie kulinariów, nie wiem, gotowania w domu. Gotujecie w domu? Tak. A co jest twoim, Oskar, takim hitem w domu? Spaghetti bolognese. Proszę. A jak się robi spaghetti bolognese? Gotujemy makaron. Mhm. Kroimy pomidory, posparzamy. Dodajemy mięsko. A jakie mięso? Mielone wołowe. Dobrze. A jak gotujemy makaron? Młodzież się dopiero uczy, państwo już też są mądrzejsi, bo już niejednokrotnie mówiliśmy, jak się gotuje makaron, to powtórzymy po raz kolejny. Makaron gotujemy do momentu makaronu al dente, czyli lekko półtwardy, tak? W osolonej wodzie z dodatkiem oliwy. A Dawid? Tak, też lubię gotować w domu. Tak? Ale to tak bardziej robię sałatki i różne surówki. Mhm. A taki hicior jakiś domowy? No na przykład sałatka grecka potrafię zrobić. Mhm. Taką podstawową. Proszę. Bo twój kierunek raczej nie jest związany z kulinariami, ale wystartowałeś do tego projektu. Tak, tak, dokładnie. Jakieś potężne zacięcie kulinarne, czy po prostu hobby? No, po prostu hobby lubię. Mhm. Mhm. Oliwa już poszła na patelnię i tutaj też zaraz kurczak będzie się smażył. Przypominam, że filety są już doprawione solą, pieprzem i świeżym czosnkiem. Mięso obsmażamy na dość wysokim ogniu i zaraz będą kolejne dodatki. Kurczak się smaży, już tak w sumie jest tak, jak być powinien. Można dodawać kolejne produkty. A macie, chłopaki, jakieś ulubione takie kuchnie narodowe? Interesuje cię jakaś konkretna kuchnia, w której chciałbyś pogłębić swoją wiedzę? No różne kuchnie. Lubię improwizować, takie każdą kuchnię lubię próbować. A Oskar? Kuchnia polska, włoska. No ilość zapachów, jakie w tym momencie tutaj są w restauracji, jest niesamowita. Wszystkim tutaj ślinka już cieknie, komisja coraz jest większa do sprawdzania tych dań, także na pewno zostanie wyłonione to najlepsze. Ja wrócę jeszcze jednak do projektu, bo oprócz tego, co teraz robicie, jeszcze są dalsze części, bo to ma trwać do grudnia. Co jeszcze dalej jest w planie w projekcie? Tak, jest wiele różnych regionalnych kuchni i różnych światowych w projekcie. A w najbliższym czasie co teraz będziecie robić w ramach projektu? Kurs języka angielskiego, kurs prawa jazdy. Mamy wiele różnych kursów, jakie są najbardziej pokazane przez nas. Myślę,
że makarony, chłopaki, już można dawać. Bo makarony już są wstępnie ugotowane, ale one są al dente, więc potrzebują jeszcze, żeby dostały temperatury, żeby były o prawidłowej konsystencji. Tak. Jeżeli mogę się wtrącić, to troszkę musimy dodać śmietany, bo makaron w czymś musi się grzać, tak? Tu na pewno danie jest już gotowe. To już widać po tym, jak sos fajnie obtoczył makaron. Tutaj ostatnie już pociągnięcia, trzeba dodać rukolę. Ja Wam przygotuję w takim razie już talerze. I zaraz po tym zasiądziemy całą komisją do spróbowania tych dań, a ogłoszone wyniki, czyli danie, które jury całe wybrało, zobaczą Państwo na planszy wraz z przepisem. Tutaj mamy bardzo włoskie danie. Jest makaron, są świeże pomidory, jest sos pomidorowy. Tutaj mamy makaron z kurczakiem, z papryką, posypany świeżym parmezanem. Dekoracja, świeży liść bazylii. Oskar, też bazylię chcesz? Tak, tak. Proszę. Mhm. Podobają Wam się te dania? Tak. To cieszę się bardzo. Bardzo Państwu dziękujemy w imieniu organizatora, czyli dyrekcji ze szkoły w Boninie oraz młodzieży, że możemy brać udział w takim projekcie. Myślę, że młodzieży nie zraziliśmy ani telewizją, ani takim sposobem uczestniczenia w warsztatach kulinarnych. No jednak sobie sami wybrali te przepisy. My nie narzuciliśmy naszych żadnych dań. Sami wymyślili z dostępnych produktów. Myślę, że jesteście z tego zadowoleni. Tak, tak, dokładnie. Tak? Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego odcinka. Dziękuję, do zobaczenia.